Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj kolejne zadanie z pokazowego arkusza z matury rozszerzonej na 2023 rok. Dzisiaj zadanie drugie. No, jak tak patrzę, to chyba z zrównania stycznej. A po co mi ta matma? Funkcja f jest określona wzorem f od x równa się x kwadrat plus 3 dzielone przez x minus 1 dla każdej liczby rzeczywistej x różnej od 1. Wyznacz równanie stycznej do wykresu tej funkcji w punkcie p równym minus 3 minus 3. Zapisz obliczenia. No to jak tak przeczytałem, brzmi całkiem typowo jak na zadanie na styczną, jeśli chodzi o maturę rozszerzoną. Nadal tu raczej żadnych zaskoczeń nie ma, zobaczymy co będzie dalej. No ale zróbmy to zadanie oczywiście. To co proponuję robić w tego typu zadaniach, to przede wszystkim sobie zrobić rysunek poglądowy, tak żeby było troszkę nam łatwiej. Akurat tutaj by się dało bez, natomiast taki bardzo poglądowy, co my mamy w ogóle zrobić w tym zadaniu. Dobra, czyli mamy jakiś tam układ współrzędnych, tak, bo oczywiście mamy funkcję, więc to się będzie działo gdzieś tam w układzie współrzędnych. Mamy jakąś funkcję, ona ma tam z dziedziny jedynkę wyrzuconą, no najprawdopodobniej będzie to chyba asymptota pionowa na tej jedynce, natomiast nie o to chodzi w tym zadaniu. Narysujmy sobie, że ta nasza funkcja, no to jest po prostu jakaś funkcja. Aha, wiemy, że punkt minus 3, minus 3 będzie należeć, no to gdzieś minus 3, minus 3, no niech już będzie. Możemy sobie to troszkę dokładniej zrobić, minus 3, minus 3, no to gdzieś tutaj jest nasz punkt P. Tak, no i sytuacja wygląda tak, no to jakaś funkcja, no jakaś tam funkcja, no nie wiadomo jaka funkcja, jakaś wymierna, pewnie mówię, tu jest asymptota, to nie jest istotne, to jest tylko rysunek poglądowy. To jest nasza jakaś funkcja f od x. Dobra, wyznacz równanie stycznej do wykresu tej funkcji w tym punkcie. No dobra, czyli my mamy narysować styczną w punkcie P, czyli to będzie jakoś mniej więcej tak wyglądać. O, w tym punkciku to ma być styczna, a ta styczna jak styczna ma równanie Y równa się AX plus B, no bo jest to proste. No dobra, no i teraz od czego oczywiście zaczynamy? Zacznijmy od tego, że ten nasz współczynnik A oczywiście to jest nic innego jak pochodna tej funkcji, tak? Dla x równego minus 3. Pochodna funkcji, dla tych co nie wiedzą, jest to współczynnik kierunkowy prostej stycznej do wykresu w danym punkcie. Do tego wykresu oczywiście. Czyli my możemy od razu napisać, że w takim razie nasz współczynnik a to jest nic innego jak pochodna f', oczywiście tam gdzie x jest równy minus 3, czyli f' od minus 3. Okej, dobra, no to to mamy. No to czy to a jesteśmy w stanie policzyć? Oczywiście jesteśmy w stanie policzyć, tylko musimy najpierw policzyć samą pochodną funkcji. No dobra, f' od x. Zaczynamy. Nasza funkcja jest tutaj, czy jest to dzielenie, więc musimy policzyć pochodną z dzielenia. Jeżeli liczycie pochodną z dzielenia, gdzieś tu wstawię ewentualnie wzór z karty wzorów, liczymy najpierw pochodną licznika. Ja to jeszcze przepiszę, żebyście tu wiedzieli co jak. Mówimy, robimy sobie tak na spokojnie tą maturę. Tak, żebyście ewentualnie też no, zorientowali się, gdzie macie jakieś zaległości i tak dalej. No taka pochodna nie powinna być dla was problemem. Natomiast na spokojnie dla tych, którzy będą mieli problem z tą pochodną, to sobie to zrobimy. Czyli najpierw liczymy pochodną naszego licznika. X kwadrat dodać 3. Z tego liczymy pochodną i mnożymy to przez mianownik, czyli przez x minus 1. Później odejmujemy i pochodne działają odwrotnie. Czyli z licznika już nie liczymy pochodnej, czyli przepisujemy po prostu licznik x kwadrat plus 3, natomiast liczymy pochodną z mianownika, czyli z x minus 1 z tego będzie pochodna i później mamy dzielenie przez mianownik do kwadratu, czyli przez x minus 1 do kwadratu. Taka uwaga, jeżeli macie policzyć pochodną od minus 3, to wy nie możecie najpierw tutaj minus 3 wstawić, a potem z tego pochodnej liczyć, bo ta pochodna zawsze zerem będzie, bo będzie zawsze liczba na koniec. Najpierw musicie ogólnie policzyć wzór pochodnej funkcji jako tako dla każdego x, a później jak nam to wyjdzie, za x wstawić minus 3. Tak a propos. No dobra, no to liczymy tą pochodną f' od x. Co tu się dzieje? Pochodna x kwadrat to będzie 2x, pochodna 3 to 0, to nie będziemy zapisywać, no i zostaje nam ten nawias. Minus x kwadrat dodać 3 i pochodna tego naszego x to 1, pochodna minus 1, czyli ze stałej to 0, czyli w gruncie rzeczy no napiszę tu razy 1, żeby nie było, tyle. A mianownik sobie przepisujemy, czyli x minus 1 do kwadratu. No dobra, czyli nasza pochodna f' od x będzie równa, no i trzeba to powymnażać. Tu mamy 2x kwadrat minus 2x, tu będzie minus x kwadrat minus 3, podzielić przez x minus 1 do kwadratu, czyli nasza pochodna będzie równa x kwadrat minus 2x minus 3 przez x minus 1 do kwadratu. No dobra, mamy coś takiego, no to teraz możemy w końcu policzyć nasze f' od minus 3, dobra? Czyli nasz f' od minus 3
czyli wstawiamy oczywiście do wzoru minus 3, czyli mamy minus 3 do kwadratu, minus 2 razy minus 3, minus 3 podzielić przez minus 3, minus 1 i to do kwadratu. Czyli nasz f' od minus 3 będzie równe i tu mamy 9, tu mamy dodać 6, tu mamy minus 3 i to będzie dzielone przez minus 4 do kwadratu, czyli to już będzie 16 i już zróbmy tutaj ile to będzie, 9 dodać 3, 12, 12 16, to się nam oczywiście skróci tutaj na 4, tu będzie 3, tu będzie 4, czyli ta nasza pochodna jest równa 3 czwarte. No dobra, bardzo super ekstra, czyli ogólnie mamy również w takim razie nasz współczynnik A, bo to jest równe nasze A. I tak się składa, zauważcie, że my przecież mamy punkt, który należy do tej prostej. Mamy już A, czyli za X i za Y można wstawić do równania tej prostej. No punkt P, współrzędne tego punktu P, czyli minus 3, 3 i B doliczymy. Ja wiem, jest w karcie wzorów wzór na tą styczną i w ogóle taki gotowy. Okej, jak chcecie, możecie z niego korzystać, natomiast wydaje mi się, że fajnie jest też umieć tak, no, nie rozumieć, jak się robi te zadania, w sensie jak ta pochodna działa, co to jest ta pochodna, jak rzeczywiście na to patrzymy po prostu, bo jak się znajdzie jakieś nietypowe zadanie, to możecie się zgubić po prostu tym wzorem. No nie mówię, że się nie da, też się da, jak to woli, tak róbcie. No dobra, czyli w takim razie to nasza prosta, ja już może to zapiszę tutaj, czyli my wiemy, że nasz Y to będzie równy, nasz A to jest 3 czwarte, czyli 3 czwarte X, no dodać nasze B. No i musimy oczywiście wstawić punkt P, zrobimy sobie punkt P dwukropek, no i powstawiamy tutaj to, co trzeba, czyli punkt P ma minus 3, 3, czyli minus 3 za Y równa się 3 czwarte razy X również minus 3, dodać B, no i z tego już bez problemu to B powinniśmy tutaj policzyć. Czyli minus 3 będzie równe, no i co to będzie? Minus 9 czwartych, dodać B. No to nasze B to będzie ile równe? To na tą stronę, czyli będzie na plus. Trójka to będzie 12 czwartych, jakby nie patrzeć. Czyli minus 12 plus 9, minus 12 plus 9 to chyba minus 3 czwarte mi tu wychodzi, czyli B jest równe minus 3 czwarte. Czyli nasza styczna, mieliśmy co? Wyznacz równanie stycznej. Czyli robimy sobie odpowiedź, niech już będzie tutaj, równanie tej stycznej to Y równa się 3 czwarte X minus 3 czwarte. No i tyle. Koniec zadania. No powiem szczerze, też takie całkiem typowe, jeśli chodzi o równanie stycznej. Jeżeli macie problemy z pochodną i byście chcieli, żebyśmy tutaj troszkę sobie więcej na ten temat powiedzieli, to śmiało piszcie w komentarzach. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta matma?